Przejeżdżamy przez plac bankowy, przez kino Muranów, zaliczyłyśmy Eurobank, nic nie warto, ale wydało się oszustwo i Eurobank, zarazem i głupota, jak również Premium Mobile 17,79, a ja zapłaciłam za pierwszą 65 zł, potem 47,43, no to jakie 17,79? Wyłączone są premium różne takie połączenia, żeby to nie było nadużyć. I mimo wszystko, tutaj jeszcze popatrzmy się na ten, na to kino Muranów, na plac bankowy, na całą tę sferę nie wiadomo czego i skręcamy do Uniwersytetu Warszawskiego UW. I teraz jak będziemy stały w korkach, to nie wiadomo czy my jeszcze pojedziemy do UW, do biblioteki UW, czy już od razu mamy jechać tam, gdzie mamy jechać, do pracy, proszę Państwa. No i ten wieżowiec błękitny też i Radio Ława, i wszyscy myśleli, że skasują Kościół katolicki, Radio Ława, że nawet Wałęsa zorientował się, że trzeba, proszę Państwa, usunąć te FM. Także Wałęsa nie jest żadnym komunistycznym szpiegiem, no bo skoro chciał zlikwidować te stacje, prawda? A te stacje w ogóle chciały zniszczyć Kościół katolicki, a Wałęsa modlił się w Kościele katolickim i lubił ten Kościół katolicki, błękitny wieżowiec. No to Wałęsa nie może być szpiegiem, no takżeśmy to wykoncypowały. Radio Conchita, już. Hanka Gronkiewicz i jej ratusz, proszę Państwa. I tutaj też kiedyś pochód się spotkał, uwieńczony pochód. Kocoń śpiewał, pochód LGBT. Na placu bankowym. Babcie przychodziły z wnusiami. Tutaj stałyśmy na tym cokole po lewej stronie. I cokoń śpiewał. America, God bless America. No i Ameryka, Ameryko. Ameryka chyba Syrię zaatakowała, czy jeszcze nie. Ale musi. I teraz tak już.